Halo? O, siemano. Siemano! Siema, siema. Byku! Co ty tak cicho jesteś? Co, słabo mi słać? No, ale mogę cię podgłośnić chyba. Podgłośnij mnie. Chyba, że tak cicho gadasz, ale chyba nie. Nie, no normalnie. Jeszcze mu powiedz coś? Powiedz, no. No, no mówię coś. Chyba dobrze jest, nie? Widzowie. Co tam, Balder? Siema, siema, byku! Kurwa, dawno nie gadaliśmy, co tam? Kurde, czekaj, bo ponoć muzyka jest za głośno. Dobra, dam tą gwintową. No nic, cieszę się bardzo, że mimo, wiesz, tam, że pisałeś, że masz mało czasu, to... że znalazłeś tutaj chwilkę, żeby sobie coś pyknąć. To co, od razu przechodzimy do rzeczy, nie? Bo nie wiem, czy tam się spieszysz, no, czy nie. Nie, ale możemy już, kurwa, przejść do rzeczy w sumie. To zapraszasz, czy ja? Zaproszę cię. Dobra. Witam, a powiedz przywitanie swoje. A witam gorąco z gorącego Meksyku, siemano. Tak jest, siemano. Witamy ze słonecznej Polski. Ze słonecznych Tychów. No a jak? To jest niesamowite, stary, że my z tego samego miasta jesteśmy, nie? No to jest niesamowite. A kiedyś zjeżdżasz do Polski? No, nie wiem. Nie? Nigdy? Nie wiem, szczerze. Kurde. Nie wiem, wiesz, to... chyba nie mogę, stary. Czemu? No nie mogę raczej. Masz zakaz wjazdu do Polski? Jesteś poszukiwany, stary, przez Interpol? Nie, jeszcze nie, kurwa. Jeszcze nie, cholera. To dlatego ty w Meksyku jesteś, stary. Nie, no co ty. Sorry, aha, bo ja nie miałem o tym nie mówić, dobra, przepraszam. Ej, osa jest ścigany. Nie, no na pewno, nie, no, powiem ci tak. Jak kurwa będzie siano, to jasne, że przylecę do Polski. Przecież ja tak tęsknię za piwem polskim, nie, za... No za rodziną też, ale kurczę, za jakimś obiadkiem, takim, wiesz, od babci, pierożkami. Kurde, no stary, masz... taki polski obiadek klasyczny jest mega. O, dziękuję, tak, Klaudia, za follow. Taki polski pierog. Tak, wiesz co, powiedziałeś swoim widzom, że jesteś tutaj gościem dzisiaj? Nie, nie mówiłem, nie? Ja tylko Wojtaczok, widzę, że już jest. Kurde, to mogłeś, wiesz, powiedzieć, nie? Bo pewnie by też chcieli sobie posłuchać byka tutaj na żywo ponownie. Bo ty nie wiem, jak często teraz streamujesz. W ogóle nie streamuję. Czemu? Nie ma czasu? No, nie ma czasu i muszę sobie trochę dychnąć, wiesz? Aha, weny musisz złapać. No, inspirację. To jest to właśnie. To jest to. To jest to, jak dam tutaj znać ludziom. Daj mi sekundę. Czym by sobie tu zagrać, co? Ja już mam, stary, gotowy. Widziałem, czym grasz, kurwa. Nie, ja tu jeszcze nie wiem, czym gram. Nie podglądaj. Nie, no nie podglądam, spokojnie. Ale widziałem wcześniej twój mecz. A. Siema, siema. No, stary... Nie, no nie dziwię ci się. Ja pamiętam też, jak byłem w Szkocji, to też tęskniłem. A ja tylko rok byłem, nie? Na wyprawie. Nie wiem, ile ty tam już lat na emigracji. No, prawie 5. Prawie 5. No wiesz, słuchaj, jakbyś kiedyś jednak mimo wszystko, jakby ci to... jakby cię przestali szukać, jakby się sprawa przedawniła z tym przemytem. Co? To... to dobrze by było się spotkać, coś tam, nie? Może? Ja żartuję, ja nie mam żadnych problemów. Co ty? Tak. Co ty? Nie, no jak kurde... Nie, no wiem, ja też żartuję. Ja też żartuję, ale śmieszne by to było, kurwa. 5K! No, ty 5K za jedną osobę. Ja pierdolę. Czemu tyle aż, stary? No, tyle kosztuje. I co tam w ogóle? A w Meksyk słynie z jakichś karteli i tak dalej, nie? No ta. I co, należysz? Nie, na szczęście nie. Szkoda. Na szczęście nie. Ale tutaj w mieście jest spokojnie, stary. Wiem. Tak? To jest jedyne spokojne miasto. Tam najbliżej, gdzie jest niebezpiecznie, to jest, nie wiem, 15 minut ode mnie autem. No bo wiesz, no przyjechałeś, to porządek tutaj przyprowadziłeś i tyle, nie? Zaprowadziłeś porządek i jest spokojnie teraz, jak oso wjechał. A, no co ty, kurwa? Nie? No co ty? Jak tutaj chłopie, jak w TV-ku, jak widziałeś
kryminalistów, nie? Meksykańskich. Tutaj ludzie tak chodzą, przejebanie, co niektórzy, nie? No, no, no. Na takich dzielnicach. Ta? Chłopie, co? No. Czyli nie jest aż tak spokojnie. No tu, gdzie ja mieszkam, jest. Ale 15 minut ode mnie już jest, kurwa, niespokojnie. Co to jest za chłopska milicja, nie? Szanuję, stary, od razu. Masz respekt. Dziękuję. Jeb, chłopska milicja. Jak chłopska milicja w tej talii właśnie robi taką robotę. Witamy, witamy, Klaudia Skielc, siemanko. Cześć, cześć. Roboty robi, no dobra. Kurde, ja się zaczynam bać. Co ty tu wymyśliłeś? Ja sobie tak wczoraj grałem trochę tym Nilfgaardem, no bo kurczę, ostatnio ciężko z taliami, z czymś takim fajnym, nie? Przynajmniej u mnie ciężko. Kurde, powiem ci, że ja mam dużo deków fajnych w tym sezonie. Tak? No, jakoś tak sporo, sporo grywalnych. Jaki ulubiony? Ulubiony? No. O kurwa, muta generator. Tak, generator mutantów. W ogóle dzisiaj ten, grałem z... Tygodniowego gwinta, stary, sprowadziłem ponownie na dwa meczyki. Minotaurusa w sensie, no. Fajnie, nie? No. No? Zajebiście, ja z nim nie grałem nigdy. Mówi, że poszedł w sport teraz, jakaś siłka, piłka i mówi, że nie gwintuje nic, nie? Ale pograliśmy coś dzisiaj. Tak to jest, nie? A ulubiony deczek, kurde, ciężko mi powiedzieć. Ja wiesz, po prostu to, co wrzucam na kanał, to tym lubię grać, nie? Ten bardzo lubię na przykład, którym teraz się bawić będę. Muta generator. Stary. Daj spokój. Daj spokój. Co? Bo cykasz się? No cykam. Na końcu, nie? Strach oblecie. Muta spoko jest. A mega niedoceniona karta na początku, nie? No, na początku fatalna była teoretycznie, a potem się okazało, że z tym oblężeniem działała. Teraz jeszcze taki deck powstał. No dobra jest, dobra jest. Mhm. No to co, no nie wiem, ja tu ci... Fajnie, fajnie, jakbyś znowu tą wenę przyłapał, skoro mówisz, że masz jakiś zastój. No pewnie w tym, pewnie w grudniu, jak wyjdą nowe karty, nie? To wena będzie znowu. A jak w ogóle tam, co tam by wolnego jest w wolnym czasie do robienia w takim Meksyku? Znaczy wiem, że pewnie rzeczy, które w Polsce też można robić, ale wiesz, może jakieś wyjątkowe atrakcje. Nie no, to samo. A. To samo. Siedzenie w domu i granie na komputerze. A. No. A jaka tam w ogóle teraz temperatura u was? U nas jest cholera wie teraz, stary. Coś około 18 stopni? 19? Coś takiego. Zobaczę na tym, na kompie. No dobra. Ej, dobra, trochę zjebałem, 26 stopni jest. To już tego nie czuję. Wow. No to na grubo. Już tego nie czuć. Co jest? A jakie tam, stary, bo mówisz, że tęsknisz za polskim piwkiem, a to jakie tam są trunki na przykład najpopularniejsze? No tequila, nie? A takie coś jak najlepsze. Odpowiednik piwa, czy tam... Nie, też chyba piwo jest po prostu, nie? Znaczy, nie no, piwo jest. Jest przecież ta Korona, jest Wiktoria. Dobre to są piwka. Ale... Tyskiego bym się napił, nie? Kurde, tyskie z tychów, kurde byku. No, najlepsze piwo, nie? Tyskie. Dobra, to ja sobie jeszcze coś porzucam, pozwolisz? Jakiś carryover zrobię. A rób. W ogóle ci rębacze, nie? Zajebiście mocni są. No tak, kurde, upierdliwe strasznie, cholerstwo. Strasznie. Grałeś? Ja w ogóle nie testowałem tej wersji. Ja mam ich tutaj i jeszcze w innym deku, ale to pod Straż Cintry ich używałem. Wiesz co, ja próbowałem pod Straż Cintry, to powiem ci, że przegrałem każdą grę, jaką grałem, nie? Strasznie nie oddawało. Serio? Jest garnizon, no mi nie oddawało. Mi się udało 8-2 zrobić na proranku, ale to nie były jakieś najwyższe MMR-y. Ale to ładnie, no. 8-2, no to ja miałem, nie wiem, 1-10. Strasznie słabo. Ja jak robię talią jakieś 0-3, to już odpuszczam sobie. 1-10 to musiałeś naprawdę wytrwale, no czy tak? Znaczy wiesz, chciałem sobie przetestować, jak ja ją zbudowałem i potem wymieniałem karty po prostu, żeby zrobić coś sensownego, ale nic mi nie wychodziło, więc porzuciłem.
Kurwa. O panie, jaka ręka! Aż zawału dostałem. Co jest? Nie schodź tam, tu mi na zawał, stary. Na wizji jesteśmy. Proste. Widzowie oglądają nas tu. A jak w ogóle nie, się spokojnie, widzowie. Na YouTube streamuje, bo ty... Czemu w ogóle na YouTube streamowałeś, a nie na Twitchu? No bo... Nie wiem, jakoś tak... Widownia nie dość, że spadła, to... Mało aktywności było. Aha, na Twitchu? Zobaczę sobie na YouTubie. No na Twitchu u mnie było tak. To po prostu byłem ciekawy, nie? Czy na YouTubie będzie lepiej, czy nie? No jest dużo lepiej. Jest dużo lepiej. Tum, 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 tum. No to powodzenia. Ej, kurde, w tej rundzie trzeciej, wariacik. Mam taką rękę, że... O kurde. Co? Nie straż mnie! Właśnie nie, boję. Powiem ci, ostatnią kartę co dobrałem, to jest takie gówno. Aż życie tak? Życie odechciało. No, życie odechciało. O rety. No to nie wesoło. Masz czas na jedną gierkę czy na dwie? Na dwie. Składamy się na paczkę dla oso z paczkami harnasia, co chcieliby ci tutaj widzowie ten przesłać. Czy harnaś lipa? No. Kurwa, piwo to piwo, dawajcie. Ale tak? Harnaś też piwo? No pewnie, czemu nie? Harnaś kiedyś miał to, że się wygrywało, nie? Piwa pod kapslami. Kurde, ja pamiętam, jak z kumplami kupowaliśmy tylko harnasie, żeby wygrać piwo. Nie wiem, czy kojarzysz coś takiego. Pamiętam, że mój kumpel tak z Tatrami robił. Z Tatrami? No. A z Tatrami nie kojarzę. O! Ale to jeszcze w Polsce, bo ile ty już lat tam jesteś? Nie wiem, czy pytałem, jak tak to sorry. Pięć prawie. Prawie, no. No i dzisiaj jakie plany w ogóle? Kurde, łaska się zmarnowała w sumie tego rycerza, ech. Znaczy, wiesz co? Potem se coś tam popracuję, a potem, nie wiem, na CS-a se wejdę, coś tam pogram se. Zobaczę, nie? To później, jak będzie więcej czasu. Czyli poza Gwinciokiem CS-ik, tak? Wchodzi w grę jeszcze? No, CS-ik, ewentualnie Valheim. Nice. Grałeś Valheim w ogóle? Nie, teraz czekam na... kurwa, chyba zresztą wyszedł już, nie? God of War najnowszy. Grałeś w tego poprzedniego? Nie, ja w ogóle nie grałem. Nie, serio? Nie. Czemu? Stary, zajebiste. Nigdy sprzętu nie miałem, wiesz? Aha. No, teraz bez problemu bym mógł zagrać, ale... Muszę jeszcze mieć siano, żeby kupić sobie tą gierę. I to jest problem. Ty, patrz, co ci zrobię z nią. Co mi z nią zrobisz? Nie gadaj, że ją oczyścisz. Na Harnolda. Dziękuję bardzo, Cyka Spider. Cyka Spider dał donację, dyszkę na Harnolda. Pozdrawiam, Cyka Spider. No za dyszkę to... Może na czteropak Harnolda by siadł. Cyk. O nie! O, także dzięks. Nice. Ej, to jest przeklęty rycerz do nerfa, kurwa. Tak za mocny jest przeklęty rycerz do nerfa. No jak? Co to za policja tam jeździ? Nie wiem, jadą po oso. Chłopie, jak... Kurde, liczę, że ty tam Irden nie masz. Nie mam stary Irden. Nie mam akurat Irden. A ty się nabijasz teraz. Czy mówisz poważnie? A je! Nie! Co? Akurat nie miałem Irden stary, nie? Także spoko. No to grubo. Takie właśnie życie jest. 36 punktów Igni. Czekaj, jakby cię tu... Pijany rycerz, jesteś tam! Pijany rycerz, jesteś tam! Ale kurde... Lipa. No piękne Igni ci siadło. Kurde, ale stary, i tak ty jeszcze punktów narobisz tym Iwarem i tak dalej, nie? No. Także strach jest. Idealnie na twoje Irden. Zróbcie ktoś klipa. Wariaty. To jest właśnie fajne na Twitchu, te klipowanie.
No akurat właśnie, bo na YouTube ciężko to robić chyba, nie? No nie, no ktoś by musiał po prostu szoty robić, nagrywać to, nie? Pi, pi, pi. A na ty, nie ma go już na czacie pijanego. Poszedł. Akurat. Oj, muszę coś oddać do talii. Ale punkty lecą. Co tu się dzieje? Nie wiem. Dawaj to, cyk. Ej! Dawaj moją tarczę. No i proste. Kurczę. Ładnie. Szkoda, że nie byłeś natchniony wzmacnianiem na koniec. Ta. Tak to by też było silnik. To by też było niezłe. No nic. Muszę próbować dalej. No i potem pijany wrzuca jakiś klip, jak jakiegoś fejla robię. Zamiast tutaj jakiś Irdenów, o których się martwił Oso. 13 witalności! Ile? Hamadriada by się ucieszyła, ale... nie? No nie no, Hamadriada byłaby zadowolona, jak najbardziej. Szkoda, że tutaj nie ma Hamadriady. No niestety. Nie no, kurde! Co jest? Co jest? No co? No. No kurwa! Ten deck? Kacper jest na kanale moim. Na miniaturce jest Erland. Kacper. Na YouTube. Ja. Dobra, w sumie jest git. O! Co tu się wyprawia? Ej, lipa. Czemu? No lipa, stary. Co ty? No nie, no ja już tego nie zrobię chyba. W sumie. Pozdrawiam Wojtka. Zrobił jakiś byk klip? Byk klip, kickflip, byk klip. Nowy trik na desce, byk flip. Byk klip. Co by ci tu zresetować, Walder? No proste, że przeklętego. Czemu on ma... Aha, to on ma jeden. Co jest? No. Oso. Co ty tutaj? Ale kurde, ty na cienkiej linii stąpasz, nie? Wszystkich starych w jednym rzędzie. A co jak ja mam Irden poza tym Igni jeszcze? Ja już, wiesz co, pożegnałem się z nadzieją, kiedy rzuciłeś Igni, wiesz? Już mi po prostu przykro się zrobiło. Dobra, patrz, resecik. Cyk. Tak masz Erlanda słabego, więc zróbmy tak. Skąd wiesz, że jest słaby Erland? No bo masz 6 kart tylko w talii. Ale stary, pamiętasz ten muta generator? No zapomniałem już. Tam każda karta rzucana to była plus 5 punktów do deku, nie? No zapomniałem już o nim. Ale... ale to za chwilkę. No, w sumie nie było aż taki mocny, ale... Hurra! Dobra, GG. Polska 1-0, Meksyk. Dwóch Geraltów. A miałeś Irden, powiedz mi, tak? Nie miałem. Ale bardzo ciekawy deck, powiem ci. Bo tam są same czwórki i same dziesiątki, więc ten muta generator robi super robotę. I potem widziałeś tego Erlanda, nie? Te nadmiarowe wzmocnienia bierze Erland potem. I to jest taka fajna koncepcja. No, spoko jest. No. Tylko za 16 ci wszedł, elegancko. No, przeważnie wchodzi za ponad dwie dyszki. Nie no, spoko. No dobra, to teraz ja cię zapraszam, tak? No, zaproś mnie, a ja sobie nie wiem, z czym zagram. Czymś innym na pewno. No dobra. Dzięki, Michał, za klipa. Zrobił klipa? Michał, a widziałeś, bo ostatnio pijany ten rycerz wrzucił kompilację. Nawet nie wiem, czy tam uczestniczyłeś, byłeś na jakimś klipie. Ja tylko na jeden się załapałem i to taki, gdzie fejla zajebałem. Chyba nie. Ja oglądałem chyba ostatni odcinek rycerza. Ale chyba nie. Ale pewnie kiedyś bywałeś u niego, nie? Na jakimś tym.
Nie, nie, u nikogo jeszcze. Co? Nie byłeś u rycerza? A wiesz co to jest? Co? Weźmy to. Co? No dobra, to lecimy. No. Fuck, lecimy. Kurde, jak tutaj... Totalio, jak Natalia da radę, to kurwa, na butli siądę. Od Harnasia, co ci prześlemy? Paczkę, paczkę dla osos, ty z kimi? Ty, a droga by była taka wysyłka? No to na pewno byłaby droga. Kurde, jak ja wysyłałem, Jesteś jak ja wysyłałem 20 kilogramową paczkę, no to mniej więcej koszty są takie same. Jakbyś nawet wysłał, wiesz, paczkę, no, nie wiem, 2-kilową, 3-kilową, no podobne są te koszta. Aha. To płaciłem jakieś 200 zł, a teraz bodajże mama mi mówiła, że 300 kosztuje? Kurde. Inflacja. No, ale jakby się całe community gwintowe zrzuciło na, żeby ci przesłać stary, wiesz, skrzynię Tyskiego. Kurde. O kurde. Ale by było. No byłoby. Jo, taką skrzynię, ja. No stary. Abym się kurwa z nikim tu nie podzielił. Nie no, żonie bym dał spróbować. Ona i tak by łyka wzięła, bo piwa nie lubi. No. Ale, no dobra. Ej, a ty ponoć byłeś u tego ostatnio upijanego na filmie normalnie. Frozen 5 napisał. Pijanego na filmie nie byłem. Mhm. W której minucie niby? Jak mi powiem minutę, to se potem zobaczę. Bo ja oglądałem, kurde, jego odcinek. A wiesz co, zróbmy sobie. No może to byłby tak. Przemyt, no. Co? Nie, bo tu się śmieją, żeby to podchodziło pod przemyt, tyle browara przemyt przytem przesyłać. Nie, nie wolno, nie wolno. Bodajże litr alkoholu maksymalnie możesz wysłać. No maksymalnie litr. Albo 2 litry. Kurwa, jakoś tak. Co, ile będziesz streamował dzisiaj? No, 22 godziny i 5 minut. Ja pierdolę. Kurwa, powodzonka życzę. No dzisiaj w ogóle, wiesz, ja ci tam pisałem, tłumaczyłem, nie, że dzisiaj jest właśnie ten rocznica takich streamów już. Stary, od roku co miesiąc takie coś nakurwiam. Raz w miesiącu coś takiego robisz? No. Zajebiście. No pewnie, stary, mega się jaram, że to zawsze praktycznie wychodzi i... no i dzisiaj mamy rocznicę, dlatego tam próbowałem pozapraszać właśnie ciebie. Tego tygodniowego. Nie wiem, czy Wiku jeszcze będzie, bo mi jeszcze nie potwierdził na 100%, ale wiesz, szampana też będę otwierał, skoro świętujemy rocznicę. Także no. Zajebiście. No. Zajebiście. A to co, będzie Alko Stream? Coś ten, czy nie? Nie, tylko, znaczy, będzie też, powiedzmy, jedna z atrakcji w cudzysłowie taka, że no będzie Q&A na przykład po tym szampanie, nie? No to też może mi się język rozwiąże bardziej. Bo taki jeden szampan, no to wiesz, to coś jest, nie? O Boże, co ty grasz? Nie, kurwa. Kurde, sorry, czekaj, bo mi słuchawka spadła, co mówiłeś? Mówię, co ty kurwa grasz? Ja spierdalam. Nie, nie mogłeś spasować, stary. Musiałem. No dobra, no. No to ja sobie jeszcze pogram, pozwolisz. Spoko, to jest i tak już wygrana twoja. Serio? No. Kurde. Jestem w 100% pewny. No bo co z tymi magikami? Jak rzucisz te, jak one się nazywają, te czarodziejki? Adeptki? No, adeptki. No to one to przecież same tutaj potem robią. Kurde, to mogą coś prawilnego wziąć, mówisz? Znaczy nie, no spoko, no graj jak chcesz. Ja po prostu nie mam jak tego ogarnąć. Nie masz jakichś tych rdenów, siroków? Nie. Nie, nie. No to nie wiem, chcesz szybko coś innego zagrać? Nie, no spoko. Graj. No dobra, no. No to ja gramy. Pierdzielę. Medytujący to jest jeden z najfajniejszych memów, ale wiesz, za którym najbardziej tęsknię? Jak się gryfa robiło z tej... z Tisai, z tej... Jak ona się nazywa? Letisi? Aha, gryfa.
zachowanie, no, te gryfa za 200-300 punktów, nie? To było najfajniejszy mem. To przyznam ci się szczerze, że ja nigdy w życiu nie grałem gryfem. Naprawdę. Nigdy? No, nigdy nie zagrałem tu. Nigdy tym memem nie grałeś? Nie, właśnie jakoś nie wiem czemu. Kurwa. Ktoś mówił, że wystąpiłeś u pijanego, a pomylili cię normalnie z siermiężnym. Kojarzysz takiego gwintownika? Siermiężny. Nie kojarzę. No. On jest streamerem? Tak. Nie, coś tam kurde kojarzę z nazwy, ale... Musiałbym zobaczyć, który to jest. No, czyli co tam, jakie dzisiaj plany, byku? No potem rabota, nie? A potem cześć. Cześć, no tak, kurde. No. Nie, tak pytam, wiesz, no. My tu już siedzimy piątą godzinkę. Powiem ci szczerze, że ja przeważnie na tych streamach nie spałem. Nie? Znaczy, zawsze. Ostatnio był pierwszy, gdzie kimnąłem się na 4 godziny i potem to nadrabiałem jakby, nie? I trochę w sumie to lepiej wyszło. Bo tak czasem, jak siedziałem na tej 24 godzinie, nie? No od 20 godziny naprawdę bywało ciężko, że już tak ledwo żyłem, ale wiesz, no leciałem, nie? Kurwa. Wow, to miałeś kontrę jakąś trochę chociaż. No trochę, to co mi ta kontra da, stary? No nie wiem, ale to nawet było efektowne. No, kurde, jakby oni mieli po dwa. No ja ci powiem tak, powodzenia ci życzę, ale uważaj się z alkoholem, bo na przedłużanych streamach alkohol jest tak gówniany. To robiłeś kiedyś coś takiego, tak? No, nie polecam akurat tego. A co się, czemu? Nie. No bo zamulisz potem, nie? Spać się będzie chciało. Jak wiesz, po już po 20 godzinie, powiedzmy. No tak, w jak sumie będziesz no. Pił. No. No. Oj, co ja mam teraz zrobić, stary? Kurwa, nie wiem. Zagram se to. Niech będzie to. Mhm. Operator. Masakra, nie? Kurwa. Boże, ty masz szyję. Co jest? To już jest koniec, nie ma już nic. Muszę sobie jakąś talię zrobić właśnie pod te adepty, powiem ci. Dawno nie grałem, a to jest tak zajebisty mem. Jeszcze... ja, ty masz jeszcze z ręki. To ładnie. 5 adeptek. God damn. Kurde, ty co to... Co to zaś... Okej, tą kartą też nigdy nie grałem, tą dziewicą murową. Co ty gadasz? No. Takim memikiem nie grałeś? Jak robiłem Swarm, to zawsze z tymi krabopająkami, nie? Jakoś tak. Ciekawi mnie, do ilu punktu dojdziesz. Aż do końca będę grał, stary. Będziesz miał fajnego klipa. Stary, aktualnie jest 40 pasywnych punktów co turę. No. O kurwa. To zróbmy, nie wiem, w sumie coś takiego. No, to już trochę mniej, rzeczywiście. Trochę. Ale jest zastępca, więc... Jeden. Kurde. 200 równy... Toż to jest koniec. Masz 5 kart, żeby mnie dogonić, stary. Zobaczymy, czekaj, zobaczymy. 240. Cyk, 280. Co ja mam jeszcze tutaj? Ej, właśnie, dawaj tego. Dawaj tego chłopa. Nieźle. Yeah. Robi wrażenie. Dobra, teraz 320, to weźmy ten. Czekaj, to się stworzy, czy się nie stworzy? Jest stary, równe 400 punktów. Pamiętam. Stworzy się. Będzie. Wow. Nie będzie. Nie będzie. Nie. Aaaa. Jedyne co, to mogę to jeszcze zrobić, nie? Mocne. Zarodniki. Jeszcze jedne.
Ty, no to... No. Dzięki. Kurde, dzięki. No, nie wiem, jakoś tak wziąłem z odruchu tych szmatogłowców. Nie ma sprawy, ale kurwa, chodź jeszcze jedną gierkę ostatnio. Tak? No. A dobra, no spoko, jedno. A ja cię mam zaprosić, czy ty chcesz? Mogę cię zaprosić w sumie, czekaj. No to dawaj, lecimy, stary. Tak, dużo godzin jeszcze będziesz miał, nie? No wiesz, tak. Ja bardziej tam o ciebie się martwię, jak mówiłeś, że tam do 20 masz chyba ten, nie? No jeszcze mogę chwilę. No dobra, to sobie pyknijmy jeszcze. Czekaj, czym by tutaj pograć? No i co no, nie wiem potem, czy ten Wików padnie. Na pewno gierki z widzami to jest główna część takiego streama. Na razie mam 5-5 z widzami. Na poprzednim pierwszy raz przegrałem z widzami, nie? W ogólnym rozrachunku. Więc teraz muszę się odkuć, ale jest remisowo. Elegancko, kurwa. Widzowie, powodzenia wam życzę. Poza tym... Czy by tu pograć, kurde? Czy partnerka potem wpadnie, coś tam pogramy w jakieś, wiesz... Jakieś gierki śmieszne. Fall Guysy. No, bardziej będziemy w ten... wolał... co byś wolał, nie? I stare pytania typu... Kurde, trudne są pytania niektóre. Co byś wolał? Ta. Brzmi spoko. Czy wolałbyś nosić codziennie ten sam strój przez resztę swojego życia? Czy też każdy element garderoby, który posiadasz, miałby masywną brązową plamę? No kurwa. Ale to jest akurat kategoria trudne. Trudne wybory. Czekaj, zwariowany. Stary, ja bym odstrzała wybrał. Powiem ci, jedno do końca życia. Odstrzała. To sobie wymienimy. Okej, okay, nie, bo niektóre są tu... Kurwa, dobra, nie będę cytował. Jak wybierzemy tą opcję hardkorową, to trochę będzie mocno, ale nie wiem, zobaczymy. Brzmi naprawdę spoko, nie? Nie chcę cytować, stary, tych innych kategorii. Bo kurwa... Najbliższe się zapowiada z tym. Dawaj z tym. No, zajebiście się zapowiada, kurde. Gdybym mógł, to bym sobie posiedział, też to posłuchał, nie? Bo brzmi dobrze. Wow. Co jest? Nic, czytałem te, kurde, dobra. Manewr okrążający, o! Jakieś tutaj te, kapłanki? Nie. Nie? To nie są kapłanki. Aha. Nie. No dobra. Miałeś zimno zajebiste, no właśnie, przesunie i tyle. Tyle w temacie. Proste. Dobra, idziemy. Ale też no. Fajnie, że Dziki Gon dostał właśnie tego buffa, nie? Że dostał jakieś nowe karty. To było tak potrzebne. Serio. Stary, no pewnie. Zgadzam się, bo naprawdę jeden z moich ulubionych deków w tym sezonie. Ej, podsyłam wam czat link do tego, co mam grać z Alicją potem i wejdźcie sobie na kategorię na przykład skrajny, albo trudne wybory, albo zwariowany. I zobaczymy, no nie wiem, bo zobaczcie sobie, co tam, jakie są pytanka tam są. Hardkorowe niektóre. Znaczy są też prostsze kategorie, ale wysłałem wam tam link. Mhm. Dziki Gon najbardziej klimatyczny, nie? No. Dbamy o to. Mega jest, kurde. Pomoga. Jeszcze ten mgla, który kurwa cały czas te punkty robi. Ty masz partnera, nie? To mam. A nie odkrywałeś jeszcze karty nowej, żadnej? Nie. A... To się zgłosisz do następnego odkrywania, jak będzie ta nowa pula? To nam na Discordzie się zgłasza? No, oni robią ogłoszenie jakiś czas przed tym i przed rozpoczęciem, wiesz... Kurde, nie wiem, zobaczę, stary. Nie chciałbyś se? Ten... No w sumie byłoby to fajne, no. Takie doświadczenie. Ale kurczę, też taka presja, nie wiem. Co? No, chciałbym to przedstawić, no nie wiem, powiem ci. Czuję taką presję lekką. No pewnie, serio? Ale to wiesz. No. Nie, według mnie mega opcja. Może jakaś presja faktycznie, nie? Że tam.
z tego świata. Coś przedstawiałeś? Jep, Hajdawer! Tak, no przedstawiałem raz tego, tego Anteriona. A, okay. Z Harmonii. Fajne mega doświadczenie, wiesz, możesz sobie to... Fajne jest to, że oni teraz nawet, jak Wiku teraz przedstawiał, to oni dają tobie klipy już gotowe z tym, jak ta karta działa. I możesz po prostu to pokazać, a nie musisz tylko opisywać i se muszą ludzie wyobrazić, tylko masz normalnie wizualną prezentację, możesz zapodać i... Serio? I to jest niezłe, no. Co ty gadasz? Także zgłoś się. Bo ja się zgłosiłem na drugi raz, to mnie już nie wzięli, więc wydaje mi się, że oni chcą, żeby, wiesz, coraz to inni ludzie to przedstawiali. Znaczy taki Q-Sen to dwa razy rzędu robił, no ale to jest jednak teraz chyba największy na YouTube ogólnie, nie? Gwintowy chłop. No muszę zobaczyć w ogóle jak to wygląda, bo szczerze nie oglądałem w ogóle prezentacji nikogo. Mhm. Więc nawet nie wiem jak to wyglądało, nie? Milanista pyta, ile czasu czekałeś na partnera? Milanista Giga Chat. To jest Mróz Redaniu 1. Dobra, i co, ciśniemy cię tu czy nie? Czy w długiej rundzie wolę? Jak wolisz. To może teraz coś tu spróbujemy. Chyba. Dobra. Tłumaczenie na polskie skulawe dosyć tam. No nie wiem, ale wiesz, no będziemy umieli się tam pewnie domyślić, o co chodzi. Siema, Erniu. Może cię przesunę, co? No i git! No i git! Co za... Co ty tu jakoś... A bo ty Renfri jesteś! Co za ham! Jestem. Co za ham, naprawdę. No niestety. Renfri zbalansowana, nie? Mega. Mega. No widzisz. Ciekawe, czy jeszcze takie karty dojdą w ogóle, nie? Do gwinta, coś jak Renfri, że jest taki warunek. Kurwa, no przydałyby się na przykład, że musisz mieć 13 tych specjali, to pod no unit coś by mogli dać, nie? No tak, byłoby taka fajnie. Odwrotność tak, Renfri. W ogóle, kurczę, wiesz czego mi brakuje w gwincie? Jakby zrobili coś takiego, że... że można grać na przykład same karty specjalne, wiesz? Aha! To takie talie jak... Starno. To było no. Fantastyczne. To by było grube, tylko... Ale też pewnie problematyczne, nie? Jakby się... No, ciekawe by to było. Mogliby taki tryb zrobić chociaż sezonowy, nie? Gdzie możesz samymi specjalami grać. No, chociaż tryb. Tak. Ale wiesz, na przykład mnie te tryby w ogóle nigdy nie ciekawiły. Chyba jest taki jeden, gdzie tam ci się zmienia karty. Wszystkie karty, co turę ci się zmieniają, to jest chyba nawet spoko. O, ja to grałem ostatnio. No, a tak to jakoś nigdy nie gram te sezonówki. Nie? A ty? Nie przepadasz. Ja gram. Znaczy czasem, jak są fajne. No na przykład to, co teraz było z wymienianiem, to jest zajebiste. Jeszcze lubię to, co jest na czas. W sensie, że szybciej czas mija. Aha. I czekaj, co tam jeszcze? A, że tak jak w podstawowym gwincie, nie? Z Wiedźmina. Dostajesz 10 kart i tyle. Italia znika. Mhm. To jest fajny tryb. Ten mi się podoba, nie? Dobra, lecimy. A to grałeś coś w gwinta już, że masz tą monetkę? No tak, nie no, streamowałem, coś tam pograłem, jak najbardziej. Siema Ursus, siemanko. Co tu się wydarzyło? Dobra, lecimy w takim razie z tematem. Cały czas. Kurwa. Która to jest? A ta jest. Czekaj, bo tu muszę kur zapiał. Dobra, zróbmy tak najpierw. Red i też kurde, fantastyczna karta. W ogóle jedna z najładniejszych artów, nie? Super jest. Ma. Dobry jest. A ty też robisz jakieś tam chyba topki, nie? Gwintowe, jakieś top coś tam. No, lubię to robić, mega stary. Ja też, ale już wiedza. Długo nie robiłem. Ja też. A to jest fantastyczne, to jest nawet, nie wiem, mi się
Mi się to tak fantastycznie nagrywa, bardziej nawet niż talię. Powiem ci. No i to jest też taki kontencik inny, że też widzom się to fajnie ogląda też, nie? No, no i można sobie ponarzekać, wiesz o co chodzi. To jest fantastyczne. To jest akurat zajebiste, nie? Dobra. Ostra jazda. Pięknie. Dawaj tą. Nie stój jak ten kołek, tylko chodź. Zatańczymy. Ja pierdzielę. Nilfgaard. Dobra, no da to dobrze. Nilfgaard kiedyś nie był frakcją? Co? Kurwa. A czym był niby? Nie wiem właśnie. Nilfgaard nie istniał? Naiwność. No nie istniał. Przypołowo tak bez tego mglaka, ale no trudno. Dobrze, dobrze, bo ten mglak to by wykończył mnie. Psychicznie. Powiem ci, dobra, zróbmy coś takiego. Zróbmy coś takiego. Cyk. Kurde. Ile on ma w ogóle? No, żeby nie było, że mi go zniszczysz, to sobie go kliknę. No dobra. Aj! Zabolało. Kurde. Co? Co tam się dzieje? Kurde. Stary. O. No i git. Dobrze, dobrze. Rzuć to na stertę. Pięknie. Łe, nie ma dominacji. Jakbym nie kliknął i streda, to byś go kurde zbił tym siepaczem teraz. No. Byś miał zajebiście. Pięknie. Kurde, mi dałeś akurat lipę trochę. No trudno. Dobra. W ten sposób robimy i atakujemy. Jeb. Dinalia. Tak, my sobie w sumie jak będziemy grać w Fall Guysy, w środku, bo my zawsze w środku nocy gramy, nie? Na przedłużonym streamie. Odzyskaj mój bełt. No, no. Może będziesz miał wtedy czas. To będzie koło, na Polski koło trzeciej chyba, drugiej. Trzeciej, drugiej w nocy? No. Fall Guysy? Czekaj. Czekaj, trzecia, druga w nocy to u mnie... Kurde, no, moglibyśmy pograć. Tak mi się wydaje, że bez problemu. Nie obiecuję, nie, mm-hmm. żeby nie było. Ale jak będę, to dam ci znać. Dobra? No to trzecia, pewnie, ja też się odezwę w razie czego wtedy. No, spoko. Bo zawsze gramy. Czasem Nedwiku z nami grał. Fall Guysy? No. O kurde. Świetnie. Śmieszna mega gierka jest to. Fajna giera jest, no. No boję się tych kapłanek twoich. Poprzednie. Czy ja wiem? Nie są jakieś, wiesz, kozackie. Dobra, dawaj, lecimy z tematem. Oj, nie wiem czemu Michał, Cy. Także zbieramy ekipę tu na czacie, jak ktoś są chętni i chcą zarwać nockę z nami, to zachęcamy, bo będzie można zagrać sobie na głosowym, zawsze wtedy siedzimy na Discordzie wszyscy i sobie gadamy się tam, śmiejemy. Teraz najważniejsze, bo jak nie trafi się... To Batys. Chcesz do... No nie gadaj. Jest! Jest! Pięknie.
No nie! Cudownie, dobra. Sztos. Tak zwany sztos całkowity, zajebiście. Kurwa, sztos całkowity? A boż. Sztos całkowity, stary. Tylko nie sztos całkowity, nie? Ja pier... No to dawaj. Pokaż tego sztosa. Całkowity sztos będzie. Za chwilę. No, za... Daj mi chwilę. Dobra. Jeszcze nie jest gotowy. Ty, a czekaj, a co jak ja ci zbiję teraz Tridama? Możesz zbić. Masz drugiego? No. I tak to zrobię. Po prostu... Był na ręce, to wiesz, to go mogłem wywalić, bo mam jeszcze jednego, nie? Aha. No dobrze. Jeb. Grubo wszedł, nie? Kurde, Karanty, złote dziecko. O kurde, jaki bobas złoty. Dobra, lecimy. Cyk. Stumble Guys, to jest taka chyba podruba Fall Guysów. Albo odwrotnie, nie wiem. Trollololol! Yeah. Za mało. Chuj, za mało. No, słaba kapłanka, wiesz? W ogóle jej nie dobierałem. Aha. Ona nie oddała. Crab Game jak ze Squid Games. Wow. Yeah. Kurwa, no już no sztos całkowity. Sztos całkowity. Nie no, za mało tych ładunków. No ile one miały? 11. Babiutka. Kurde, jakby było trochę więcej. No, z 20, nie? To było git. Dobra, bardzo ci dziękuję za gierki dzisiaj. No cieszę się, stary, że przyjąłeś zapro, że znalazłeś czas, bo powiem ci, że naprawdę dobrze mi się z tobą gada, jak z takim, normalnie z jakimś starym kumplem, nie? Czuję taki luz. Także... No, to jest właśnie, to jest ta chemia Tyszanów, nie? Także tak, propsy, właśnie. No właśnie. Mamy to zakorzenione, no. Więc... Dokładnie. No dziękuję za zaproszenie. Ja spadam w takim razie. Trzymaj się, Balder. No i widzowie, bawcie się, trzymajcie się. No pewnie i tam wypatruję na horyzoncie jakichś przyszłych jeszcze wspólnych rzeczy. Fajnie. Miło mi. Dzięki bardzo i tam miłego dzionka. O, trzymaj się, zgadamy się. Może do potem, nie? Na Fall Guysach. No, może to potem, elo. Siemano. Nie no, oso to jest byk, nie? Taki luzik czuję, jak z osem se gadamy. Normalnie jakby z jakimś takim kumplem starym, nie? Gadał. Nice.